Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy nowego Opla Crossland. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, Crossland już bez literki X na końcu, a jeśli jesteście ciekawi, czy model ten to jedynie drobna zmiana w jego nazwie, zapraszam na test. Standardowo zaczniemy sobie od chwili dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical i zwracam się w tym momencie do wszystkich osób, które zainteresowane są zakupem używanego samochodu, na przykład Crosslanda i które mogą teraz bez wychodzenia z domu, bez jeżdżenia gdzieś po Polsce i tracenia bezsensownie pieniędzy, sprawdzić model, którym są zainteresowane. Co wystarczy zrobić? Otóż wystarczy pobrać raport ze strony carvertical.com, z którego dowiecie się, czy egzemplarz, którym jesteście zainteresowani, nie był na przykład kradziony, czy nie jest powypadkowy, czy ktoś nie bawił się przy jego przebiegu. Te i wiele innych informacji zdobędziecie w bardzo prosty sposób i myślę, że teraz jest do tego świetna okazja, ponieważ dla widzów Automotovlog Car Vertical przygotował 10% zniżki. Wystarczy kliknąć w link, który macie w opisie do tego filmu i wszystko zadzieje się samo. Także działajcie, korzystajcie, sprawdzajcie i róbcie to taniej, a my przechodzimy do testu. I również standardowo chwila technikaliów, skupiający się na tym, co my tutaj mamy albo co możemy mieć pod maską. I teraz tak, katalog Crosslanda, czy w zasadzie cennik, możemy określić czymś zdecydowanie nie dzisiejszym, trochę może staroświeckim, klasycznym. Jakiego słowa byśmy nie użyli, kończy się to tym, że nie mamy w nim żadnej hybrydy, żadnego elektryka, a mamy silnik benzynowy, w zasadzie jeden, bo to jest 1.2, trzycylindrowe niestety, oraz, co ciekawe, szczególnie w tej klasie, diesla. Wariant benzynowy dostępny jest w trzech wersjach, 83 konie, 110 i 130, którymi ja dysponuję w testowym modelu, a diesel 1.5 może mieć 110 lub 120 koni. I bardzo ważna informacja dla osób, które chciałyby mieć automat w Crosslandzie, sześciobiegowy, tak jest dostępny. Otóż musicie zainteresować się najmocniejszymi wariantami, czyli w przypadku benzyny 130-konną, a w przypadku diesla 120-konną wersją, bo skrzynia automatyczna dostępna jest tylko w tych najmocniejszych wariantach. Moje auto testowe, czyli ta wersja 130-konna, to także 230 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co jest wartością całkiem spoko. Tyle, że jest to kolejny samochód z tym silnikiem, znanym już bardzo, wiadomo, z wielu modeli. Ja wiele razy mówiłem, fanem nie jestem. To, co mnie przeszkadza, to przede wszystkim te wibracje, które pojawiają się często, szczególnie na niskich obrotach, gdzieś tam jazda w korku. To nie jest najprzyjemniejsza rzecz, jeśli chodzi o, może nawet nie ten model, tylko po prostu ten silnik. I to jest coś, do czego zdecydowanie trzeba się przyzwyczaić. Co ciekawe, zawsze się śmieję w tym silniku, w tej wersji silnikowej. On ma taki dźwięk, jakbyście przynajmniej mieli zrobiony jakiś sportowy układ wydechowy, co dla mnie tak trochę średnio pasuje do tego, co ten silnik tak naprawdę sobą reprezentuje, ale z drugiej strony myślę, że jest duża grupa osób, która tym dźwiękiem nawet będzie się cieszyć. I pamiętajcie też, aby nie do końca słuchać tego, co ja w tej chwili powiedziałem, bo to jest moje wrażenie. Ja nie przepadam za tą jednostką, a jestem przekonany, że dla grupy docelowej, która naprawdę wyłoży swoje pieniądze na ten model, ten silnik może być idealny. I pewnie wielokrotnie jest. No właśnie, grupa docelowa, bo to jest chyba najważniejsze przy teście takiego samochodu. Ja mam pewien problem, ponieważ też od razu powiem, mogę sobie na to na szczęście pozwolić, bo to jest mój kanał. Jeśli ja miałbym pokazać jakiś samochód, który jest totalnie czymś nie dla mnie, no to by był Crossland, czyli samochody tego rodzaju, bo dzisiaj oczywiście większość samochodów to musi być SUV, a przynajmniej crossover. No i to jest teoretycznie crossover. Tyle, że ciężko mi ten samochód określić takim mianem przez to, że on jest dość wąski i dość wysoki. Dla mnie bardziej przypomina minivana. Opel ma w swojej gamie na przykład Mokkę, która teoretycznie może rywalizować o podobnego klienta, ale tutaj zdecydowano się na rozróżnienie tych samochodów właśnie tym, że Crossland jest wyższy, ma większy rozstaw osi, jest dłuższy, przez to ma też troszkę większy bagażnik, więcej miejsca w środku, a Mokka zdecydowanie jest samochodem dla młodszych osób, jest niższa, szersza, dla mnie wygląda 24 razy lepiej i na pewno byłaby autem bardziej dla mnie, ale grupa, która będzie zainteresowana Crosslandem, te wszystkie rzeczy, które dla mnie są wadą, to dla tych osób będzie prawdopodobnie zaleta. I do konkretów. Bagażnik 410 litrów. Jak na tak niewielki samochód, to myślę, że wartość godna.
On jest bardzo głęboki, ma dosyć wysoki próg, ale czasem to może być zaleta, jak chcecie sobie coś tam oprzeć, żeby tak bardziej nie latało, to nawet może nie być minus. W każdym razie bagażnik na pewno jest zaletą tego modelu. No i to, że do niego bardzo łatwo wsiąść, bardzo wygodnie się z niego wysiada. No i spójrzcie na szyby. Chociaż tutaj jedna gwiazdka, teoretycznie one są bardzo duże. Ten samochód jest mega przeszklony, ale ja bym przyczepił się do słupków A, ponieważ one teoretycznie na pierwszy rzut oka nie są jakoś mega szerokie, ale dość mocno ograniczają widoczność, szczególnie w lewo, mimo tych ogromnych szyb. I coś, co może dziwnie na to narzekać, no, może się też uśmiejecie, ale ja się czepiam troszkę do lusterka, które jest troszkę za małe, przez to, że ta szyba też nie jest bardzo duża z tyłu, to ta widoczność do tyłu najlepsza nie jest. Ale to są oczywiście rzeczy do ogarnięcia. Bardzo pomaga w tym na przykład kamera cofania i mocno się zdziwiłem, kamera 360. Także tutaj duży plus. Jeśli macie też jakieś problemy z kręgosłupem i poszukujecie wygodnych foteli, to fotele AGR zdecydowanie będą dla Was bardzo duża możliwość regulacji, konfiguracji pod siebie. Na pewno się tutaj usadzicie wygodnie i będzie Wam po prostu wygodnie. Chociaż ja nie nazwałbym tego samochodu jakimś autem na trasy, ale znowu, pewnie grupa docelowa kupująca taki samochód pojedzie nim dosłownie wszędzie, bo nie potrzebuje lecieć non-stop 140, wyprzedzać wszędzie każdego samochodu, tylko jadąc sobie spokojnie swoim tempem właśnie doceni fotele. A czemu mówię, że to nie jest samochód na trasy? Przede wszystkim chodzi mi o wyciszenie, bo tutaj przy wyższych prędkościach moim zdaniem jest naprawdę głośno. No i spalanie. Spalanie przy prędkościach autostradowych, w szczególności jak macie w głowie, że kupicie sobie silnik o niewielkiej pojemności, o niewielkiej liczbie cylindrów, o dość niewielkiej mocy, ogólnie dość niewielki samochód, to spalanie też będzie niewielkie, no to tutaj się zdziwicie i raczej to nie będzie zdziwienie niewielkie, a raczej większe, bo przy jeździe autostradowej to już będzie pewnie ponad 8 litrów, ale z drugiej strony, jak jeździłem sobie po drogach z ograniczeniem prędkości do 90, czy nawet z mniejszymi prędkościami, to ja potrafiłem też mimo automatu osiągać wyniki poniżej 5 litrów. I wtedy przy bodajże 45-litrowym zbiorniku paliwa spokojnie przejedziecie 600, 700, może nawet więcej kilometrów na jednym baku, także znowu bardzo w porządku. I właśnie do takiej jazdy oraz przede wszystkim do miasta został stworzony ten samochód, bo przez swoją konstrukcję, która może nie nadaje najładniejszego wyglądu, to od strony praktycznej nie będą straszne żadne krawężniki, żadne jakieś progi zwalniające. Łatwo wsiąść, łatwo wysiąść, łatwo wsadzić dziecko do tyłu, łatwo się spakować. To są zdecydowanie cechy Opla Crosslanda, które trzeba wyróżnić i trzeba pochwalić, bo jest ogromna grupa osób, które właśnie tego szukają w samochodzie. Czyli krótko mówiąc, praktyczności i prostoty. O, bo to jest również świetny samochód dla osób, które przeraża skomplikowanie dzisiejszych konstrukcji. Nie chcą przez 2 tygodnie studiować instrukcji obsługi i po prostu źle się czują w nowoczesnym samochodzie, bo się gubią. Ten samochód jest nowoczesny, bo ma wiele nowoczesnych rozwiązań, ale spójrzcie, otwieramy go pilotem, nie mamy dostępu bezkluczykowego, wsiadamy, odpalamy kluczykiem. Ja akurat uważam to za minus, bo w większości modeli testowych ja w pierwszy dzień po odbiorze z parku prasowego chowam kluczyk, nie wiem gdzie jest i jest zdecydowanie mi łatwiej tak obsługiwać samochód, ale wiele osób przyzwyczajonych do klasycznych rozwiązań może tego nie potrzebować i jak już sobie wsiądzie, odpali, no to co musi zrobić? Zwolnić ręczny, który również jest mechaniczny. I tutaj znowu, jak ktoś jest do tego przyzwyczajony i nadal chce tak mieć, no to proszę bardzo, tyle że na co to wpływa? No na przykład przy automatycznej skrzyni nie mam auto hold, czyli w korku trzeba trzymać nogę na hamulcu. Bardzo, nazwijmy to klasyczną, jest skrzynia biegów, a w zasadzie jej drążek, który, zobaczcie jak obsługujemy, on jest moim zdaniem za wysoki, za duży i to przełączanie biegów jak 15 lat temu. Ciężko to bronić, mi się to nie podoba. To oczywiście nie jest najważniejsza rzecz w samochodzie, no ale moim zdaniem wymagałoby to już zmiany. A z kolei z klasycznych rzeczy, które ja zdecydowanie pochwalę, no to sterowanie multimediami i przede wszystkim klimatyzacją. Normalne pokrętła, cieplej, zimniej, pasażer dokładnie to samo, mamy dwustrefową klimatyzację, jest tu trochę przycisków. Na szczęście nie musimy wszystkiego obsługiwać na ekranie multimedialnym, który dla osób zaznajomionych z Peugeotem czy Citroenem będzie bardzo znajomy, bo to jest ten sam system. Obsługa bardzo prosta, trochę lagów, nie jest może jakiś najszybszy, ale na ten system ja narzekał na pewno nie będę.
i słowo odnośnie systemu audio, który zaskoczył mnie raczej na plus tym, jak brzmi. Musiałem oczywiście troszeczkę pobawić się ustawieniami, ale zdecydowanie nie spodziewałem się dobrej muzyki w tym samochodzie, a dostałem coś bardzo ok. Jak na tę klasę oczywiście, ale zdecydowanie było to zaskoczenie na plus. No i dobra, można sobie tak pogadać, wymieniać plusy, minusy, zachęcać do zakupu albo zniechęcać, ale zawsze kończy się to spojrzeniem w cennik, który albo pozwala przejść dalej, wejść na stronę producenta, umówić się na jazdę testową, albo potrafi skutecznie zniechęcić i każe szukać innego modelu. Jak to jest w przypadku Crosslanda? Otóż startujemy z poziomu 75900, oczywiście za manualną skrzynię, najsłabszy wariant benzynowy i podstawowy wariant benzynowy, jeśli chodzi o wersje wyposażeniowe, których, co trochę dziwne, jest 8. Ja jako zwolennik upraszczania katalogów, szczególnie w markach, które nie są markami premium i nie potrzebujemy personalizować takiego samochodu typowo pod siebie, no to uważam, że jest troszkę za dużo. Bardziej szedłbym w kierunku jakichś pakietów i powiedzmy 3-4 wersji wyposażeniowych, no ale jest jak jest, trzeba troszkę przez to przebrnąć. No ale co ważniejsze, jak tak sobie będziecie brnąć dalej, dorzucać mocniejsze wersje, automat, wersje wyposażeniowe, no to możecie przy wariancie benzynowym wskoczyć sobie nawet na 117 tysięcy, a przy dieslu nawet na niecałe 123 tysiące złotych. I jeszcze coś tam dorzucicie. Także również godnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że ten model możemy troszkę nazwać następcą Merivy, którą pewnie parę lat temu kupowaliśmy za 60 tysięcy. No ale wiadomo, jak zmieniły się ceny samochodów i znowu w odniesieniu do rywali, te ceny będą dość zbliżone. Także jeśli jesteście osobą, która potrzebuje samochodu, który w tej klasie będzie wyróżniał się przestronnością, szczególnie miejscem nad głową, do którego bardzo wygodnie wsiądziecie, łatwo wysiądziecie, lubicie klasyczne rozwiązanie, nie potrzebujecie, żeby wszystko było takie jak to dziś modnie, nowoczesne, na dotyk i tak dalej, nie przeszkadza Wam trzycylindrowa jednostka i szukacie samochodu, który dobrze sprawdzi się w mieście, no to może okazać się, że Crossland jest dla Was bardzo ciekawą propozycją. Nie skupiałem się za bardzo na samym wyglądzie tego modelu, bo z mojej perspektywy troszkę nie ma nad czym. Ja nie przypadam za takim kształtem, za taką bryłą. Powiem tak, ja do tego samochodu muszę podchodzić zawsze z przodu, bo ten przód z tym nowym grillem jest całkiem spoko. Szczególnie, że też podobają mi się nawet światła dzienne, które tutaj mamy. No ale już i tył, i cała bryła to zdecydowanie jest nie moja bajka. Chociaż myślę, że kolejny raz wracając do grupy docelowej, dla nich te wszystkie rzeczy, które dla mnie są minusem, znowu mogą być plusem. Z takich też dziwnych rzeczy, które na początku nie mogłem odnaleźć, bo do Opli nie jestem przyzwyczajony, no to sterowanie komputerem pokładowym, które mamy tutaj w lewej dźwigni. Taki tip, jak nie wiecie, to robimy to tu. No i zegary, zobaczcie, tutaj są zegary, co też znowu dziwne i bardzo klasyczne i też fajne, bo są bardzo przejrzyste. Mamy obrotomierz, co też już dzisiaj coraz rzadsze. Normalny wskaźnik paliwa, normalny wskaźnik temperatury silnika, także wow, da się jeszcze dzisiaj. No i w sumie bardzo prosty komputer z kilkoma wskazaniami. Ale co tak naprawdę potrzeba więcej? No dobra, dajcie znać, co Wy sądzicie o nowym Crosslandzie. Czy jeździliście tym samochodem? Może jesteście nim zainteresowani i macie jakieś pytania, to piszcie śmiało. Czekam na Was w sekcji komentarzy. Dzięki za dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby ich nie przegapić. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.